Cześć, jestem Klaudia, to kanał, No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Pewien pierwiastek A tworzy wodorek typu AH2. W wyniku reakcji tego wodorku z 1,8 g wody powstaje między innymi 3,7 g wodorotlenku zabierającego pierwiastek A. Ustal wzór sumaryczny tego wodorku. Ok, zacznijmy od tego, że mamy tutaj reakcję, w której powstaje nam wodorotlenek, czyli bierzemy sobie wodorek. I na drugim miejscu w powstawaniu wodorotlenków mamy wodę. Tutaj widzimy, że wodorek, wodór ma wartościowość 1, a tu jest dwójka. To znaczy, że pierwiastek A jest dwuwartościowy. Zatem jak tu będziemy mieć A to wodorek będzie OH dwa razy wzięte, właśnie z tego, że tu mamy tą dwójkę. A na tym miejscu zawsze jest wodór, i teraz tak, z tej strony mamy dwa wodory, kolejne dwa wodory. Tutaj też są te cztery wodory, ale tleny nam się nie zgadzają. Tu są dwa tleny, tu jest jeden tlen, czyli tutaj dajemy dwójkę i nie zgadzają nam się wtedy wodory i tutaj dajemy dwójkę. Dobra, to jest tyle, jeżeli chodzi o równanie reakcji. I teraz w wyniku reakcji tego wodorku z 1,8 g wody, czyli my tu mamy 1,8 g wody, powstaje między innymi 3,7 g wodorotlenku zawierającego pierwiastek A. Ok. My potrzebujemy teraz masy cząsteczkowej tych dwóch moli wody. Czyli mamy dwa razy. No tutaj mamy 2 plus 16, to jest 18 unitów. Mamy 36 unitów. No to tworzymy sobie proporcję, że 1,8 gramów. Tej wody odpowiada w tej reakcji 3,7 gramów tego wodorotlenku. To oznacza, że tu mamy 36 unitów tej wody, to ile my tu będziemy mieć unitów tego naszego wodorotlenku? To, co jest po skosie do X, ląduje w mianowniku, to, co jest po drugim skosie w liczniku w mnożeniu. Wymnażamy górę, dzielimy przez dół, wychodzi nam 74 g. Natomiast my musimy od tych 74 g odjąć dwa atomy wodoru po 16 g, bo tutaj to jest naprzemienne, czy to będzie w unitach, czy w gramach. Dobrze, nasza proporcja wynika, aby to miało być unity. To nie będę mieszać. Minus 2 razy ten jeden unit. Otrzymujemy tutaj 40 unitów. No to przechodzimy sobie do układu okresowego pierwiastków chemicznych po raz kolejny i szukamy, jaki. Pierwiastek chemiczny ma masę 40 unitów. Widzimy, że masa Ca wynosi 40 unitów. Czyli wzór sumaryczny tego wodorku to CaH2. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i... no i już!